Hej wszystkim, tu Glitch i na samym wstępie chcę wam coś ogłosić, a raczej poprosić o pomoc. Kacper ma 12 miesięcy i choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Trzeba uzbierać aż 8 milionów na lek. Tak, 8 milionów, to jest suma... Pewnie tak nigdy nie zobaczę. Jest to najdroższy lek świata. Zbliża się nowy rok, więc może z okazji tego nowego roku byśmy dali mu jakiś prezent i zajrzyj do linka w opisie oraz do linka w przypiętym komentarzu, gdzie jest strona, gdzie można dołożyć się do całej zbiórki. Nie trzeba dawać nie wiadomo ile, może być nawet jedna złotówka, ale to jest gest, który może pomóc. To tyle od mojej strony i zaczynamy odcinek teraz. Wiecie, mam pewien problem. Ponieważ YouTube mega mi ostatnio znienawidził i popsuł moje powiadomienia o filmach dla was. Więc jeśli ten filmik widzicie, proszę dajcie łapkę w górę pod tym filmikiem i napiszcie, że jesteście z dzwoneczka. A więc ostatnio grałem sobie w MSP, czyli około tydzień temu. Przyznam się szczerze, że MSP 2 umarło. Po prostu od tego momentu, kiedy dali aktualizację gry, raz, nie zrobili kompletnie nic. A to mnie szczerze smuci, bo ta gra ma tyle potencjału, a nic się nie dzieje, powinni w tej grze robić jak najwięcej. Teraz pewnie będą komentarze typu, ale oni mają tyle gier, oni się zwykłym MSP nie zajmą, a będą się tym zajmować. Powinni, bo na tą grę jest teraz hype i trzeba tę grę dopracować, żeby było co w ogóle testować. Tak, zapomniałem co miałem powiedzieć, przejdźmy do odcinka. Grając ostatnio, spotkałem osobę z 10 levelem. A jakbyście nie wiedzieli, w MSP2 fame można zrobić tylko poprzez kupowanie ubrań. Są jeszcze luki, ale mało kto je lajkuje, takie mam wrażenie, więc skupmy się na ubraniach. Startowo moderacja daje 5000 starcoinsów. I skoro ta osoba miała 10 level, to czy wbiła to jakoś inaczej, czy udało to się wbić dzięki starcoinsom. Więc dzisiaj postaram się wbić maksymalny level, póki co, na MSP2, używając samych starcoinsów. Zaczynajmy! Okej, nie ma co ukrywać, że na Alitonik nie mam w ogóle pieniędzy. Dosłownie mam 0 starcoinsów i 0 diamentów, ponieważ wszystko wydałem. I nie wbiłem żadnego wyższego levela, prócz chyba 7, więc jestem całkowitym noobem w tej grze. Przepraszam bardzo, ale nie. Teraz tworzę nowe konto, ale nie będę tu robił zbyt dużo, bo prawdopodobnie to konto i tak potem usunę. Buty... Zawsze daję tą torebeczkę, bo jest ładna. Karnacja jest ok, teraz tylko zmienię usta, bo są okropne. Ok, jesteśmy już w grze, ale dalej. Mnie to w ogóle nie obchodzi, ty gadasz. Nikt tego nie czyta od początku tej gry! Ok, zauważyłem, że od kiedy gram dużo w Robloxa, to jestem bardzo agresywny. To jest złe. Okej, więc mamy 5000 starcoinsów i pierwszy level. Podejrzewam, że to działa tak samo jak na MSP zwykłym, czyli tyle ile to kosztuje, tyle dostajemy fejmu. Kupię w miarę jakieś tanie, a też nieco tanie rzeczy, aby bić więcej fejmu. Najdroższa jest ta sukienka, więc kupię tą sukienkę kilkanaście razy i do was wrócę z wynikiem. Okej, słuchajcie, udało mi się wbić 7 poziom i mam jeszcze 50 starcoinsów. Ale wątpię, żebym znalazł coś takiego za 50 starcoinsów, to nie ma na to bata w ogóle. Okej, więc kupiłem raz, dwa, trzy, cztery, 5 sukienek i jedną bluzę. Na te 5 sukienek poszły wszystkie pieniądze, a dodatkowe pieniądze zarobiłem poprzez wbicie levela. Podsumowując, aby wbić 7 level, potrzebowałem wydać 5400 około i wbiłem 7 level. I tu rodzi się pytanie, jakim cudem babka bez VIP-a wbiła 10 level. Bo to jest chyba niemożliwe. Okej, mam wrażenie, że ten odcinek trwał strasznie krótko i nie wiem w sumie jak z nim będzie. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt krótki w sumie. Pewnie będzie, ale mniejsza. Na sam koniec chciałbym podziękować innej osobie za to, że dała mi na MSP włosy z VIP-a. Teraz na ekranie macie tą osobę. Dziękuję jej bardzo. To chyba tyle. A jeszcze nie. Ogólnie założyłem Twittera, więc jeśli chcecie, to możecie mnie tam zaobserwować, bo... Czemu by nie? Skoro mnie obserwujecie na Instagramie, to możecie mi też obserwować na Twitterze, bo będę tam robił shitposty o moim życiu głównie, więc kabarecik. No a wam dziękuję za obejrzenie. Pamiętajcie o łapce w górę, ponieważ może to jakoś wbije filmik do góry i więcej osób to zobaczy, a ja więcej zarobię. I jeszcze raz dziękuję za obejrzenie. Widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Subskrybuj, lajkuj, komentuj. No i na razie, pa pa.